Trafia mi szlak. Dzisiaj miałem promować książkę i opowiadać wam ABC likwidacji szkód przy zatrudnieniu osób z wielokrotnymi odpisami na PFRON. Będę o niej później mówił, już jest dostępna w PDF-ie, zobaczcie opis i link, ale chciałbym się z wami podzielić taką refleksją. Jestem na tym link, działam pod profilem mojej żony Edyty Piechoty, zbanowali mnie i jest piękna konferencja, jest wpis pani Bożeny na temat konferencji Powiem tak. I tam był chyba 16 czy 17-letni uczeń niepełnosprawny, to zorganizował i ta konferencja, czego dotyczyła? Jest skierowana głównie do osób decyzyjnych w oświacie, służbie zdrowia, rodziców, osób z niepełnosprawnościami i ich samych, jak również przedsiębiorców poszukujących nowych pracowników. Słuchajcie, ja dochodzę do wniosku, że można takie robić konferencje. Fajnie, medialnie jest i z tego, słuchajcie, tego wpisu pisze, że były emocje, że kropla drąży skałę. To było jeszcze w hotelu Hilton. Ludzie się pospotykali. Tylko tak sobie myślę, jakie z tego będą efekty? Słuchajcie, tak sobie myślę, że to jest taki temat modny. Niepełnosprawni, takie osoby poszkodowane, które się mówi o różnorodności, etc. Tylko co to daje? Ja tak piszę w tym komentarzu, sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę systemowi nie zależy, żeby osoby niepełnosprawne miały pracę. To już mówił prezes PFRON-u, pan Robert Kwiatkowski. Mówi wprost, no widział ten syf cały, któryś tam był, ponieważ PFRON by się zawalił, jakby wpłaty nie wpływały. W tej publikacji też się wypowiada z Raksum jakaś osoba, która też bierze potężne pieniądze. Ja ich, słuchajcie, nie to, że postraszyłem, ale napisałem w komentarzu, że zapytam się, jak tam Raksum, ile pieniędzy brała z PFRON na aktywizację osób niepełnosprawnych, ile tylko trafiło na staż, ile na tym zarobili, ale wiecie co, bo staż załatwić to nie jest trudno, bo pracodawca ma nas za darmo. Niepełnosprawny też dostaje pieniądze z PFRON, ale problem zaczyna się, kiedy mają z nim podpisać umowę o pracę. Wtedy już jest problem. I wtedy najczęściej jest out. Wiecie, rozumiecie, nie będę się rozwodził nad tym tematem. Następna konferencja to oczywiście Fundacja Aktywizacja. Będę tak skakał, słuchajcie, może trochę chaotycznie. Fundacja Aktywizacja, Inclusion. Zaprosili swoich tych, których obsługują. Poczta Polska też była. Nie wiem, czy się wypowiadała. Poczta Polska. To był problem, tam chyba kilkaset osób zatrudnili na takie, wiecie, fizyczne stanowiska. Tam, gdzie pełnosprawni nie chcą pracować. Teraz słyszałem, że Poczta Polska zaczyna zwalniać ludzi. Im wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na pewno wzrośnie. Bo słuchajcie, ale tam do listonoszy, na magazyn, może do okienka. I tam są płace powyżej, delikatnie powyżej najniższej krajowej. To bardzo często nie chcą pełnosprawnie tam pracować, ale jest wielkie ola, jeszcze pieniądze dostali z PFRON-u na aktywizację tych osób zawodowych. Okej, jest to okej. Tylko ja zawsze się pytam, gdzie pracują te osoby niepełnosprawne? Tam to są takie zapchaj dziury, tam gdzie nie chcą pracować pełnosprawni. Ciekawe, ile gdybym się zapytał Poczty Polskiej, ile jest pracowników umysłowych z tych chyba z grupy 300 osób? Ile tam sobie, za przeproszeniem, pierdzi w stołek w biurze? A ja myślę, że one są poobstawiane, bo to są wygodne stanowiska, tylko ludzi do roboty brakuje. Inclusion tam był między innymi Wedel. Zapytałem się, hej, ile tam zatrudniacie osób niepełnosprawnych, jaka struktura, ile umysłowych, ile z wielokrotnymi odpisami? Wysłali mnie na drzewo, tylko mi podali wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Sodexo to samo. Raczej odesłali mnie do raportu, ale tam podejrzewam, że też roboli, do pracy ciężkiej zatrudniają osoby niepełnosprawne za najniższą krajową, żeby dziąć koszty. Miałem kolegę, który pracował 2 lata temu w Sodexo, pełnosprawny, no to Marcin. To najniższa krajowa. Ale wielka to jest, wielkie jesteśmy etyczni, zatrudniamy osoby niepełnosprawne. W porządku, tylko wiecie, rozumiecie, brakuje rąk do pracy. Ponad 1,5 miliona będzie brakować w 2025 roku. Mamy najniższą stopę bezrobocia, 2 z kawałeczkiem licząc według standardów europejskich. Jeden z najniższych w Europie.
brakuje rąk do pracy. Jest to dla nas szansa, żebyśmy dostawali robotę. Jeżeli nie teraz, to kiedy do jasnej cholery? Raport PFROM mówi, dawałem link do niego, że ilość osób na otwartym rynku pracy i zamkniętym w 2022 spadła. Zarówno rynek otwarty i zakłady pracy chronionej. Co jest grane? Słuchajcie, możemy się spotykać na tych konferencjach, rozmawiać, tylko wydaje mi się, że ludzie pełnosprawni nie znają jakby sedna problemu. Problem jest w systemie, w chorym systemie. To mówił były prezes Kwiatkowski. Ja dlatego napisałem ten poradnik, żeby otwierać ludziom oczy. Wielokrotnie, słuchajcie, prezes Kwiatkowski mówił, że PFRON to jest larwa, która zeżre każdą ilość pieniędzy. To jest system sam dla siebie. On się utrzymuje w 90% z tego, co wpłacą kary na PFRON firmy. Dlatego napisałem ten poradnik, żeby firmy nie oddawały pieniędzy na PFRON. Zawsze mówię, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych to jest zysk finansowy. Nie wstydźmy się. Rozmawiam z wami i mówicie, że jeżeli pracodawca zatrudnia was ze względów finansowych, nie jest to dla was problemem, jeżeli traktuje was ok, jest pensja na czas i jest dobra atmosfera pracy i nie jesteście wykorzystywani. Oczywiście ma dobrego fachowca i korzyści wizerunkowe. Co mnie denerwuje w fundacjach, wiadomo, że oni są, że oni mówią, że najważniejszy jest człowiek przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. A ja mówię, człowiek i zysk finansowy. I jedno i drugie, jak zatrudniają pełnosprawnego, to patrzą się na zysk finansowy, żeby mieć jak najlepszego człowieka za jak najniższą cenę. Tego wam nie powiedzą. Wiecie, to korporacyjne takie bla bla. Liczy się człowiek. Guzik. Gówno za przeproszenie. A nie człowiek. Liczy się zysk, a reszta to marketing. Zresztą wiecie, rozumiecie, towarzysze, jak to jest. Słuchajcie, ja nie potępię, to zorganizował ten chłopak 16-letni, też chyba niepełnosprawny z uczeń. Fajnie jest to medialne. Przypomina mi się ta Greta Thunberg. Wiecie, to jest młody człowiek. Emocje są. Dobrze są takie konferencje. Niech sobie robią. Ja im nie zazdroszczę. Ktoś mi tam napisał w komentarzach, że kropla drąży skały. Okej. Tylko tak można sobie drążyć. Zero na PFRON działa konkretnie. Ja bazuję na liczbach. O, tutaj jakiś ten cudownie, widzieć tyle znajomych twarzy. No i byłam bardzo szczęśliwa, gdy 10 czerwca usłyszałam Janusz Gliński w Radio RMF. Dzieje się prawdziwa magia. To ja napiszę, no jak ja magia? No słuchajcie, oni wyjdą z tej konferencji, fajnie jest, emocje, światła, fajni ludzie, tylko co później będzie, napisałem. Wrócicie do rzeczywistości. 2-3 dni. To jest tak jak, słuchajcie, z obietnicami sylwestrowymi. Zmieni się, zacznę ćwiczyć. O Jezu, jestem najarany, fajnie. Jaki problem są z tymi niepełnosprawnymi, jak oni żyją, niektórzy sobie dają radę, jak są biedni. Posłuchajcie. Tylko za 3 dni, za 7 dni już nikt o tym nie będzie pamiętał. Najlepsze dla nas, uważam, że oswajaniem ludzi niepełnosprawnych, tak jak jesteśmy w miejscach pracy, z widoczną niepełnosprawnością, z niewidoczną. Kiedy my wychodzimy do kościoła, na spacery, też z widoczną niepełnosprawnością. I to jest najlepszy sposób oswajania z innością. I ludzie się automatycznie do tego przyzwyczajają. Ja jestem rekruterem, zajmuję się aktywizacją osób niepełnosprawnych. Ja uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby oswajać ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Ale pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych. Boją się, dlatego piszę te poradniki i następne. Ten możecie rozpowszechniać i wam, po prostu wam oczy i uszy otworzy. Dlaczego ja musiałem go napisać? Dlaczego jest to jedyny poradnik, który mówi o wielokrotnych odpisach? Wszystkie aspekty pokazuje. No pan z aktywizacji, pan Żydek powiedział kiedyś w dyskusji, że dlaczego tego nie piszecie? Albo liczy się człowiek, a nie korzyści finansowe. No kochani, korzyści finansowe są, ale jak zobaczy pracodawca korzyści finansowe, to o, zatrudni tego kulawego z korzyściami, o, sprawdził się i będzie następny zatrudniał. Bo po prostu się przekonam, musimy wabić pracodawców, żeby nas zatrudniali. A jednym z tych to jest właśnie korzyści finansowe. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu, 15 czerwiec 2023.